Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybso, dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj widzowie bardzo wielki dzień, ponieważ postanowiłem zbudować pewien bardzo fajny budynek. Emilia, gdzie jesteś? Halo, halo, czy jesteś gotowa? Jesteś gotowa? Co tu się kurde dzieje? Kocham cię. O. Dziś posmarowałem tobą chleb. Na stronie Monte trwa właśnie konkurs, który możecie wygrać pełno sprzętu gamingowego, takiego jak podkładki, podmyszkę, klawiatury, fotele gamingowe, a nawet nowego laptopa. Jedyne co musicie zrobić, to wykonać 4 kroki, które dzielą was od wielkiej wygranej. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie wybrać ekwipunek, który najlepiej waszym zdaniem pasuje do danego influencera, wymyślić nazwę tego ekwipunku, wypełnić formularz oraz wybrać influencera, z którym chcesz się spotkać w grze miejskiej i na koniec zgarnij nagrody oraz możliwość wystąpienia w specjalnym challenge'u. Link do strony macie w opisie, więc wykorzystajcie swoją przerwę dobrze i weźcie udział w konkursie, a ja wykorzystuję moją przerwę na Monte Snacka. Nienawidzę tej piosenki, jest tak głupi tekst. Kocham cię. Dobra, bo będą szoty na TikToka. Nie kombinuj. Sorry. Dzień dobry, nie kocham cię. O, no lepiej. Nie dobra, chodź. Nie posmarowałem tobą chleb. Idę, gdzie mam iść? Czekaj chwilę, bo ja to się ogarniam. Jezu. Na co się ogarniasz? Pan naciągam ci ciwej. Jaki krzyk. Dobra, słuchaj, ja mam pewną propozycję, chodź. Lecimy w pewne miejsce, chodź tutaj. Widzisz, tam jest taka palemka, a za palemką palemka. Tutaj, patrz, to jest taka wnęka. Ja popatrzyłem sobie na ten teren i mówię, trzeba go jakoś wykorzystać. Tu jest tak pusto, tu się nic nie dzieje. Więc ja uznałem, że dzisiaj w tym miejscu powstanie pierwszy budynek, który rozpocznie pewną erę budynków, może w tym miejscu. To jest to, co dzisiaj chcę rozpocząć. Wybrałem ciebie spośród wielu gwiazd, by z tobą zbudować to. Naprawdę wybrałeś mnie? Tak, aż mi się po prostu ciepłutko na serduszku zrobiło. Nie tak, że tylko ja miałam czas, żeby z tobą dzisiaj nagrać, ale to po prostu ty wybrałeś mnie z nich wszystkich. Tak. Wow. Tak było. No, wow. Więc tutaj po prostu potrzebowałem taniej siły roboczej, ty byłeś najtańszą siłą roboczą. Wiesz, co szczyt. Dobra, słuchaj, musimy tutaj zrobić teren na pierwszy budynek. Ogólnie mamy pewien zarys budynku, który chcemy zrobić. Jest to taki kolorowy budynek, w sensie kolorowy, nie wiem, jeszcze dzisiaj zrobimy po prostu czerwony, bo jestem tutaj przygotowany na to, żeby zbudować. Z tych bloków właśnie będziemy budować. No i mam nadzieję, że... Ej, pomyliłem się, ja zabrałem sobie blak konkretny, miałem zabrać biały. Czekaj, ja sobie zabrałem zły z domu. Masz biały? No dobra, no to w takim razie się nie cofam na razie, bo zabrałem sobie black, a miałem zabrać white. Zabrałam czarny, biały i czerwony. Nie, to tylko potrzebujemy biały, czerwony i schody mam już, dobra, to jest wszystko, Polska, co potrzebujemy. Polska, biało-czerwony dzisiaj. Polska, tak, oczywiście, zawsze za Polakami. Jesteś patriotką? Prawda, tak. Dobrze. Dobra, czekaj, bo tutaj liście mnie denerwują strasznie. Nie piłam teraz sok. Nie pijesz. Ale wiesz, co mam? Nie pijesz. Co ma? O! Ej, przepraszam! Nie strzeliłem. Ja zrobiłem scrolla w bok i to się samo wystrzeliło. Mhm. To dobry pomysł, czy nie? No, jak najbardziej. No dobra. Jak nie chcemy mieć tej wioski, to jasne, jak najbardziej. Pal, ile wlezie. Oczywiście ty też się smasz. Lecimy no, z koksem. No nie rób, bo ja mam mały serduszek. Dobrze, tu będzie... ogólnie mi się to podoba. Ja to myślałem nawet tutaj jakby nad tym, żeby nazwać jakoś to miejsce. Jak proponujesz? Na przykład Płonąca Dolina. Płonąca Dolina. Dobrze. Płonąca no to niech dolina. Będzie. Płonąca Dolina. Nie, to nie brzmi dobrze, stary. Nie? Gdzie lecisz do Płonącej Doliny? No nie. Dobra, to jeszcze się pozastanawiamy w takim razie, ale póki co Płonąca Dolina, no faktycznie, tu nie będzie się wiesz, palić, nie? Więc w sumie... Dobra, tak. Zacznijmy budowlę, bo ja potrzebuję biały ten, beton od ciebie, żebyś mi dała. Ile potrzebujesz go? Jak najwięcej. Mam tyle, ile... Dobra, no tyle starczy na razie. Ja mam też. Dobra, to ja na wymianę. Okej, dzięki. Dobra, i teraz tak, czekaj, ja muszę wylecieć na górę, zobaczyć, gdzie tu jest taki mniej więcej środek, żeby stworzyć pierwszy środkowy budynek. No w sumie my jesteśmy na środku, jakkolwiek to tam zbudujemy, będzie to myślę pasowało. Dobra, kurczę, nie ma to tamto, lecimy z koksem. Budujemy, właśnie, bo ty masz łopatę, świetnie. To wyrównaj teren, ja tu zacznę budować, może stąd zaczniemy, tu. Raz, wiem, dwa, to, że mam trzy. Te najgorsze po prostu zadania. Nie mam najgorsze, tylko to jest zostać wybrana spośród wielu. O, dzięki w takim razie. Nie ma problemu. Dobra, zróbmy tak, tutaj jakoś do tyle. Teraz tu jest, tu do góry pójdzie coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
7. Tutaj coś takiego musi pójść, dobra, jeżeli to dobrze liczę. Mam pewien plan na drugim po prostu monitorze i muszę się tego planu trzymać. Dobra, tu jest wejście, tu jest tak. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, i teraz tu to skręci w ten sposób. Czy tak to może tu wyglądać? No chyba może, chyba tak to może wyglądać. Tu jest wejście do środka. No dobrze, i tutaj oczywiście stawiamy również to. Fajnie, bo robimy to z takiego tego materiału, który się nam kurczę nie spali. Więc fajnie. Dobra, robimy coś takiego i teraz tu musi wejść schodek, żeby było jak wejście do drzwi i tu będą drzwi. Świetnie. I teraz raz, dwa, to musi być na wysokość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, coś takiego. Możesz odwzorowywać to tutaj od... Nie wiem, ja się boję, że coś popsuję ogólnie, rzecz biorąc. No to słusznie. Trochę. Ja to żartowałem. Dobra, możesz psuć. I to też on normalnie ten tak robi, to po prostu? Coś mi to za wysokie wyszło, czekaj, bo coś tutaj... Nie na cztery. Coś mi się tu krzaczy. Nie, dobrze. Dobrze jest. Tak, bo tutaj teraz będzie... A, nie zabrałem sobie pół płytek, okej, nie mam pół płytek, będą nam jeszcze potrzebne pół płytki kwarcowe. Ja mogę polecieć po nią. A masz jakiś kwarc? Na 100% no dobra, mam, no. No to możesz polecieć po kwarc. Dobrze, zaraz wracasz, okej, świetnie. Raz, dwa, trzy, cztery i tutaj znowu raz, raz i tu są pum pum. Dobra, coś takiego, mamy to idealnie w ten sposób wymierzone. Jak widzicie, to będą takie domki, jakby to powiedzieć, bardzo... Nowoczesne domki, takie otóż to trzeba tutaj zbudować. Dobra, robię zarys, mniej więcej coś takiego. No i teraz tutaj musi również powstać w bok, czyli w bok musimy... Oj, tutaj Emilia nie rozkopała, ale trudno, damy radę. Raz, dwa, trzy. Tu potrzebujemy mieć tak, raz, dwa, trzy. Jest kratka, dwa okna, kratka przez środek, dwa okna, tu i tu jest znowu tak. Dobra, mamy to, świetnie, cudownie, wręcz bym rzekł. Dobrze, coś takiego, tu leci sobie to w bok. O, masz? Si. Cudownie. Si, WP, no co. Dobrze, okej, okay. I teraz tutaj te półpłytki mają... Czekaj, kurczę, bo mi się to tutaj coś gubi, ja tutaj lekki zakręcony jestem jak termos. Dobra. Jak frytki. I tu musi to iść tak wzdłuż całego domku dookoła, w tym miejscu. Ja no jak takiego. Tutaj do tyłu to leci? Jak to jedzie do tyłu lecieć? No właśnie, jeszcze nie wiem, no musisz na ten plan zobaczyć i ogarnąć. Tu jest tak, wejście, coś tego typu, tutaj będą, o, tu będzie co innego, tu musi być tak, i tutaj jest okno, raz, dwa, trzy, cztery, to jest takie nierówne okno, no może być takie nierówne, czemu nie, dobra, i tu stawiamy teraz tak, okej, okay. I przechodzimy do drugą stronę. Sobie wymyślam ogólnie. Dobra, to możesz freestyle'ować też, no, bo też może to wyjdzie jakoś. Dobra, zróbmy coś takiego, tu do góry, łup, dobra, przeskoczmy tu i teraz tu. Co? O, ty do jakiejś dziury wpadłaś. A, do jakiejś dziury, się wystraszyłam. Nie pękaj. Nie pękam. Nie bój żaby, jak to się mówi. Nie boję się żaby. Dobrze. To dobrze. Dobra, tutaj tak robimy i teraz... tutaj będzie pod tym... O, tu jest parapecik, zrobiłem już nawet, dobrze. No tak to mniej więcej musi wyglądać, coś w tym stylu, wiecie, jakaś taka tego wizja tutaj, że tak powiem, futurystyczna jest, nie? Futurystyczna, ja nie mogę. A tu w ogóle... O nie, tu musi być inaczej, tu... Bo to jest... Nie, to przerasta moje możliwości. Jest... Czekaj, raz, dwa, tu, później... Tu w ogóle nie ma tych... źle zrobiłem, dół nie ma w ogóle tych... Tutaj musi być też normalnie tak, okej, okay, dobrze. Okej, okay, no to w takim razie to trzeba poprawić całe, to tylko w narożnikach musi być. No dobra, widzowie, ja tutaj widzicie lekkie błędy budownicze mam, ale wydaje mi się, że to wygląda. Ogólnie to ja bym chciał, żeby był dzień. Marzę o tym. Czy ty jesteś w stanie zalecić nam połóżka? Tak. Dzięki. Tylko dokończę moją budowlę. Dobrze. Zaleć nam po jakieś łóżka i będziemy mieli, jak tutaj, że tak powiem, kimnąć. Dobra, robimy coś takiego, patrzcie sobie. Teraz to będzie wyglądało lepiej o wiele, bo zrobimy coś takiego, tu będzie to. I tutaj jest krzak i tu znowu jest coś takiego. Dobra, coś takiego. Tu jest przy wejściu. No to będzie to wyglądać naprawdę git. Tu będą trapdory. Tak, wam tylko powiem mniej więcej, jakby to, jak to ma wyglądać. Coś takiego i tutaj jest w tym miejscu, na równo z tym,
musi być coś takiego. Okej, okay. Łup. Dobra, jest. Coś takiego to będzie na górze. Ale muszę tam wlecieć również, bo... Ty, nie mogę latać. Dobra, teraz mogę. Okej, zaczyna się to prezentować git. I tutaj musimy rozwalić to, bo tu to nie może być. Okazuje się, że popełniłem błąd. Tak jak mówiłem, tu wszędzie musi być kolor. Tu musi być kolor. Ogólnie... Fajnie by było tutaj całe zrobić to w takim stylu, żeby to były same domki w tych kolorach, nie? Tak, auć. Chodź, idziemy spać. Gdzie? Lecę. Nie, czekaj, to nie będę spać. Odejmij moje łóżko! Nie. Tak. No i masz teraz dwa. I teraz... No ej! Wracaj tu. Ja po prostu chciałam spać w nogach. Ty kładź się. Gdzie ty się położyłeś? Aha. Dlatego tak coś zaśmierdziało. A, no, na pewno. To z głowy jakbyś umyła, to by nie było tam wszy. A tu masz, co? Ej, ała, do jakiejś kopalni wpadłem. Dobra, tu wylądujmy sobie jeszcze raz na tym. Łup, dobra, jest, udało mi się. Ja nie wiem, czy my to mamy równo, nie? W sensie tutaj... Ej, ogólnie strasznie duży będzie ten domek, jak tak sobie myślę. Na planie on nie wygląda na taki duży. No nie, bo na malutki. No, a tutaj kurczę, ale to może to dobrze nawet. Dobra, nieważne. Tutaj będzie ogólnie... A, tu wiem, co tu będzie. Tu będzie balkon taki fajny. Balkonisko, ała, balkonisko. Czyli tu musi być coś takiego. Tu musi być tak. Ej, stary, duże problemy, napotykam. Jakie? Napotykam problemy. Creeper? Stary, szybko. Uf. Dobra, zopękasz w ogóle, co, czego ty się boisz? Nie wiem, że wysadzę nam dom. Nie tam. Luz, bluz. Ja poczułem bluza, ja teraz mogę budować. To był creeper. Dobra, nie bój żaby. Robimy coś... Ej, ja to źle zrobiłem. Chyba. Nie pękaj, co krzyczysz od razu? No bo prawie wybuchł creeper, no. Aha, wybuch jednak? Nie, ja go zabiłem, ale prawie. To co pękasz? Przestań mnie strzelać. Nie, ja nie strzelam. Ciekawe. No nie strzelam, ja buduję, jestem zajęty budowaniem. Nowego ogniska domowego. Ognisko domowe. Jakie jest twoje ulubione ognisko domowe? Nie wiem, nie mam takiego. Nie posiadam aktualnie w swojej kolekcji. Nie posiadasz ogniska domowego? No nie. Widzowie, w opisie link do zbiórki na ognisko domowe dla Milki. Czemu ty to zepsułeś? Czemu co? To jest jakoś źle zrobione. Nie, to jest dobrze zrobione. Co jest źle zrobione? Nie wiem, coś to jest nie tak. Ale dlaczego szukasz problemów tam, gdzie ich nie ma? Nie rozumiem. Właśnie tutaj są problemy. Nie, już wszystko wygląda dobrze. Dom mi się podoba. Troszkę tu jest bloków do zagospodarowania. A co to się stało? Czemu to jest takie białe jakieś? Co? No bo tu nie ma nie tego, wiem. Źle postawiłaś po prostu. Kurde! Ty jak goni, ale bieg, jaką szarżę miał, widziałem to! Ej, faktycznie cię jakoś lubią te szkielety. Ciekawe. Czyli tego tutaj nie ma być? Nie. No to sorry. To ma być czerwone. Yes. Okej. Źle postawiłeś ten blok, widzisz? Ty to źle postawiłeś. Tu też jest źle postawione, co ty robisz? Psujesz mi moją budowlę. Przestań, nie. Wszystko czego się chwycisz zamienia się w złoto. No właśnie. Zdyś Midas. Midas. Dobra, coś takiego. Wygląda to git ogólnie. W ogóle nie wygląda to git na razie, ale będzie wyglądało, uwierzcie widzowie. Spokojnie, uwierzcie widzowie, że jeszcze... Lata budowli i będzie dobrze. Tak. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, naprawdę. Wierzę też w to. No, ale nie, ogólnie prezentuje się ten dom już powoli, coraz to lepiej, coraz to git, nie? Troszkę, tak. Tak, oczywiście, spoko jest, na pewno. Super. Na pewno, no. Ej, mam tutaj iść po coś? Takie zawsze widzowie, ja coś zrobię, ona zawsze, super. Ej, ja tutaj wymyślę, poważnie, tu możemy zrobić... Nie podoba mi się to tak. Może, ej, kwarcową podłogę zrobimy. Słuchaj, ja mam lekki problem, mi się kończą bloki, nie? Tak tego chciałem zaznaczyć. Nie przewidziałem tego, że to będzie tak bardzo kosztowne. Co uważasz? Kwarcowa podłoga? Może być. Źle postawiłaś.
No to ty cały czas źle stawiasz i na mnie potem zrzucasz inne. Kurza twarz. Dobrze, tu stawiam ten, tu stawiam ten. Dobrze, no to co? No dom wygląda w miarę, tylko mi się bloki kończą, nie? My tu gadu, a nam się kurczę stodoła pali. No to idź po bloki swoje. Ja już nie mam tych. Ja już dwa razy czerwonych. Wyszłam. Nie mam czerwonych. To u mnie w domku są. Nie chcę tam iść. Tam się mnie rodzi. Dobra, o, wiem, co jeszcze trzeba zrobić. Ja potrzebuję tych właśnie, co ty stawiasz teraz. Daj mi. A już mi się skończyły teraz. Nie, nie mów tak. No serio, mi się skończyły. No nie. Zrobiłeś to specjalnie. Może. No nie, no i jak ja teraz mogę tu funkcjonować? Ja tu trzeba taki daszek zrobić. Nie, dobra, czekaj, ja muszę spojrzeć z daleka, jak to wygląda. Nie, prezentuje się to po prostu, no... Manifik, że tak to ujmę, cokolwiek to znaczy. Manifik. Nie wiem, co to znaczy. Nieważne. No tak to wygląda, nie? Co to znaczy, wiesz? Manifik? No? Nie wiem, magnificencja. Dobra, już nie popisuj się. Tu ogólnie taki to domek właśnie. No widzowie, co ja wam mogę powiedzieć? No, w mojej głowie wyglądało to lepiej. Ale na projekcie też to wygląda lepiej. Spokojnie, ja... spokojnie, widzowie, tak. Musicie poczekać, dajcie nam czas. Ja wam obiecuję, że następnym razem jak tu przyjdziemy, to będzie to wyglądało lepiej. Na jutro, jutro wam to pokażę, nie, dobra, że jutro nie, ale za kilka dni wam pokażę. Będzie to wyglądało lepiej, obiecuję. Jest. I tu, ten, tu taki jeden domek i tu więcej. Ale mam plan teraz. Ale plan? Musisz się chwycić krzesła, bo spadniesz, jak go usłyszysz. Trzymam się krzesło, no. Trzymasz się? Ty tak, się przywiąz lepiej, bo tak drgawek dostajesz, czekaj, jak usłyszysz. Wiążę. Wiążesz? Dobra, przywiązałam się, no. Dobra. Jestem. Uwaga. A co jeśli postawić by tu więcej takich samych domków, tylko innych kolorów i zrobić osiedle tostowo? Nie, 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 nie mów tak. Serio, osiedle tak tostowo. Pomysł? Nie, to jest idealny pomysł, stary. Nie. Któż by się spodziewał tak dobrych pomysłów, nie? Nie, nie, ja się to... Ej, dobrze, że się przywiązałem do krzesła, bo tak to mi spadło. No ja dobrze mówiłem, nie? Normalna akcja, nie? Normalny, no szok i niedowierzanie. No dobrze, no to widzowie, w takim razie... chyba zaczynamy budować tu osiedle tostowo w takim razie. Prawda, osiedle tostowo. Tak jest. O tak, no i tu takie domki zbudujemy. Yeah. Tylko czekaj, bo ja tutaj, że tak powiem, źle to wymierzyliśmy w takim razie, bo czy ja dobrze rozumiem, że my musimy tutaj w tej dziurze zbudować? Ile nas jest? 7? Tak. Nie, ale dobra, zmieścimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Damy radę. Damy radę zmieścić tutaj 7 takich domków. Wydaje mi się, że one nawet będą miały swój, że tak to ujmę, Ogródek, no. Nawet ogródek. Ogródek będą miały swój. Ogródek, to Emilia ma swój ogródek. No, wszyscy będą mieli swój ogródek, ale tobie, Emilia, zrobimy twój prywatny ogródek. Dzięki. No dobrze. Dobrze, widzowie, to dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Widzimy się na kolejnym filmie. Musimy pozbierać materiały i dokończyć ten dom. Oczywiście, jak go tylko dokończę, od razu wam pokażę. Dajcie znać w opisie, co sądzicie o nowym osiedlu tostowo. A my kończymy. Widzimy się jutro. Pa. Hello.